Hi, elasamen, cześć wszystkim. Mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z Cynamonem. Poprzedni odcinek o kuchni, który dla Was nagrałam, nagrałam go dla Was po duńsku, wzbudził Wasz zachwyt, mogę powiedzieć. Dostałam bardzo dużo wiadomości i komentarzy od Was o tym, że taki sposób prowadzenia lekcji bardzo Wam odpowiada i że macie ochotę na więcej. Dlatego też postanowiłam, że przynajmniej do końca tej części mieszkaniowo-domowej, w której to omawiamy sobie różne pomieszczenia i pokoje w domu, postaram się przygotowywać dla Was te odcinki właśnie w taki sposób. No i dzisiejsza lekcja również będzie po duńsku. Będę do Was nowe słówka związane z dzisiejszym tematem, będę Wam wprowadzać za pomocą prostych zdań po duńsku, które postaram się do Was mówić wolno. Będziemy sobie je tłumaczyć. Ostatnio wyszło to bardzo dobrze, już teraz jestem tego pewna, więc bardzo Wam dziękuję też za odzew, bo to jest dla mnie też ważne, że te lekcje odpowiadają Wam i że sposób ich prowadzenia jest również taki, że Wam odpowiada i że coś z niego wyciągacie. Dlatego też dzisiaj porozmawiamy sobie o jemy końcowa, czyli domowym biurze. Sporo osób pracuje teraz z domu, więc nieważne tak naprawdę, czy pracujecie z biura takiego, wiecie, stacjonarnego, czy z biura domowego. Mam nadzieję, że te słówka przypadną Wam do gustu i że wzbogacą Wasze słownictwo. Jestem tego wręcz pewna. Zaczynamy. Nu wir haben Möglichkeit für Arbeit jemfra, eine go idee et arrangier et jeme konsoa. Kiedy mamy możliwość pracowania z domu, in Möglichkeit możliwość, et Arbeit jemfra, pracować z domu, eine go idee et arrangier it jemy kontoła. Jest dobrym pomysłem, aby zaaranżować domowe biuro. I właśnie domowe biuro, czyli it jemy kontoła, będzie tematem przewodnim dzisiejszej lekcji. Samo słówko it kontoła oznacza po prostu biuro. Doklejamy do tego słówka wyraz dom i mamy jemy kontoła, czyli tak zwany home office. Kontor möbla it skriwebord in skriwebord stol. O in kontor stol. Meble biurowe, kontor möbla, to na przykład it skriwebord, czyli biurko. Tutaj mamy połączenie słówka, które znacie już na pewno z poprzedniej lekcji, czyli it po stół. No i tutaj jest też cząsteczka skriw, czyli pisać. It skriwebord to biurko, dosłownie stół do pisania, możemy sobie skojarzyć biurko. No i do tego biurka mamy bardzo łatwe słówko, łatwo się z nim łączy, in skriwebord stol, czyli dosłownie krzesło do biurka, krzesło biurowe, ale mówi się też często właśnie in kontor stol. To są synonimy, używamy ich zamiennie. Kontor ma w sobie cząsteczkę kontor, czyli biuro, no a to skriwebord stol ma w sobie cząsteczkę biurka, więc używamy tego, które nam najbardziej pasuje. No a jeżeli chodzi o wymowę, to bardziej na pewno będzie nam pasowało mówić in kontor stol. Wie arbeite will it skriwebord, obwohl meist oft in Berber computer. In laptop. Pracujemy przy biurku i używamy najczęściej in Berber computer, przenośnego komputera, czyli in laptop. Laptop po prostu laptop. Berber computer oznacza przenośny komputer, natomiast w takiej mowie potocznej, codziennej, Duńczycy bardzo często na laptopa mówią po prostu in Berber. To warto o tym pamiętać, że Berber znaczy to samo co laptop. Die komfortabel, ohe it. Tastatura o in mus. Jest wygodnie mieć klawiaturę it tastatura oraz myszkę. Myszka to po duńsku in mus. Tutaj zauważcie, że jest zwarcie krtaniowe w tym słówku. Nie mówimy tak delikatnie mus, mówimy mus. No i in mus znaczy zarówno zwierzę, mysz, jak i myszkę do komputera. Unalej til musen hyda in musemore. Podkładka pod myszkę nazywa się po duńsku in musemory. I tutaj mam połączenie słówka in more od maty oraz mus, czyli oczywiście myszy, myszki. Die Graves arbeiten nimmer hurria, bis wir kennen null Genweistester. Naszą pracę usprawnia, sprawia, że jest szybsza i łatwiejsza, znajomość skrótów klawiszowych. Skróty klawiszowe to po duńsku Genweistester. Testa. Tutaj możecie sobie to skojarzyć ze słówkiem testatua, tą końcówkę, natomiast genwaj to jest skrót, czyli dosłownie genwajs. Testa to skróty klawiszowe. Mange mennesker bruger et headset til at føre samtaler og arbejde samtidigt. Dużo osób używa słuchawek
it hits it, aby prowadzić rozmowy, ett föra samtala i pracować, o arbeite samtidigt, czyli jednocześnie. It hits it, słuchawki. Nomen sera it möde po Teams op, inkeller men andra deltaja til mødet. Kiedy tworzymy spotkanie, na przykład na Teamsie, mam nadzieję, że wiele osób zna ten program Teams, i tworzyć spotkanie możemy albo użyć zwykłego słówka et oprare, oczywiście, które znaczy oprare, znaczy po prostu tworzyć, ale jeżeli tworzymy jakieś spotkanie, to w takim biurowym języku mówimy po prostu et sere op. Sere op, czyli właśnie stworzyć, tak, rozpocząć, stworzyć spotkanie, czyli et sere it my po Teams op. Jeżeli tworzymy takie spotkanie, inkeller min andra deltaja til mødet, czyli wtedy wdzwaniamy innych użytkowników do spotkania. In deltaja to użytkownik, użytkowniczka, liczba mnoga, deltaja, wydłużamy tę końcówkę tego słowa, a inkeller to między innymi wdzwaniać, zwoływać kogoś, czyli wie inkeller andra deltaja til mødet. Hvis man deltager i et online møde, skal man meget ofte dele sin skærm. Kiedy bierzemy udział w spotkaniu online, spotkanie online, i online møde po prostu, natomiast ten czasownik et deltage oznacza brać udział. I jeżeli mam ochotę się wgryźć trochę w to słowo, to jak sobie zobaczycie, jak ono jest zapisane, no to ta końcówka et c znaczy brać, wziąć coś, prawda? A deal to jest po duńsku część, czyli brać część, brać udział. Bardzo łatwo dojść do tego, mam nadzieję, co to słówko oznacza. No i jeżeli bierzemy właśnie udział w tym online, my bardzo często dzielimy ekran. Et deil scam. Dzielić ekran, szerować ekran. Dzielić się swoim ekranem z innymi, tak żeby inni go zobaczyli. Et deil sin scam. Dzielić swój ekran. Menneske ofte skrive mails, svar po dem eller videresende dem. Bardzo często, jeżeli chodzi o maile, to albo je piszemy, et skriju mails, albo odpowiadamy na maile, et sva po mails, albo przesyłamy je dalej. Przesyłać dalej to po duńsku et videresende. Tutaj jest cząsteczka oczywiście sende, od wysyłać, oraz videre, czyli dalej. Videresende mails, przesyłać maile dalej. Nogle gange skal man vedhæfte en fil i sin mail. Det betyder, at man tilføjer for eksempel ekstra filer eller en præsentation til mailen. Czasami załączamy coś. Et vedhæfte oznacza załączać. En ekstra fil to jakiś dodatkowy plik, en fil plik. Natomiast ten czasownik et tilføje oznacza dodawać. Hvis man vil udskrive tekst eller grafik fra en computer, bruger man en printer. Kiedy chcemy wydrukować, et udskrive, wydrukować tekst albo grafikę z komputera, używamy en printer, czyli drukarki. I tutaj ten czasownik drukować jest ciekawy. Zobaczmy sobie, jak on jest zbudowany. Mamy ulskryju. No i tutaj znowu końcówka oznacza pisać, prawda? No bo skryju. A ul, ta cząsteczka ul, bardzo często robi nam takie znaczenie, że coś jest na zewnątrz, że coś wychodzi na zewnątrz, albo wyjście i tak dalej. Dlatego ulskryju możemy sobie skojarzyć to z tym, że ten tekst, który jest napisany, ma wyjść na zewnątrz, czyli właśnie ma zostać wydrukowany. Tak sobie to można skojarzyć. Ulskryju to drukować. I przyszło mi teraz do głowy jeszcze takie dwa czasowniki. Mamy drukować, ale możemy też coś przecież właśnie skopiować i też wkleić, szczególnie jeżeli robimy coś na komputerze. Więc jeżeli chodzi o kopiowanie czegoś, to po duńsku ten czasownik brzmi po prostu et kopio, et kopio, od słówka kopia. A wklejać coś to po duńsku et insery, et insery. W tym odcinku omówiłyśmy sobie słówka związane z pracą biurową, ale chciałabym Wam przypomnieć, że ja nagrałam dla Was również inne odcinki takie związane z pracą. Mamy odcinek taki ogólny o pracy, pracy w Danii, ale również był odcinek o pracy na przykład na budowie. Jeżeli szukacie słówek związanych właśnie z pracą i jest Wam mało, to odsyłam Was do tych również filmików. Ja załączę je w opisie, załączę link do tych odcinków w opisie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę w tej lekcji.
już wszystko. Mam nadzieję, że i tym razem będziecie zadowolone i zadowoleni z tej formy prowadzenia lekcji po duńsku. Dawajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie. Zaobserwujcie Duński z Cynamonem na Instagramie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę raz jeszcze i widzimy się już niebawem. Mamy cakwo i Davy says hi hi.